Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Petro Stowmasjan z partii Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry. W porozumieniu ważniejszy jest rozum czy mienie? Taka, zastanawiam się to od początku. Nie, myślę, że słowo porozumienie nie musi się składać ze słów rozumienie. To jest bardzo ładne słowo. Szukamy porozumienia. Czemu właściwie pan, jaki szef partii Porozumienie, czyli Jarosław Gowin, nie jesteście w PiS? Czemu my nie jesteśmy w PiS? Myślę, że Porozumienie jest partią, która jest, powiedzmy, bardziej liberalnym skrzydłem prawicy. Politycy Porozumienia mają bardziej liberalne poglądy. Też w kwestiach światopoglądowych są bliżej centrum, więc rzeczywiście w Zjednoczonej Prawicy potrzeba wielu skrzydeł. Zwróćmy uwagę, że Zjednoczona Prawica jest po prostu takim teraz ugrupowaniem, które ma prawie 50% poparcia i w Europie takie partie muszą mieć kilka skrzydła i muszą po prostu zajmować dużą część sceny politycznej. A głosujecie tak samo, głosujecie w posłowie Porozumienia. Niekoniecznie a prawdziwym zawsze. Szefem chyba jest i tak Jarosław Kaczyński. Nie, to jest nieprawda. Niekoniecznie zawsze głosujemy tak samo, niekoniecznie zawsze. Tylko rozmawiamy do wewnątrz, a nie na zewnątrz. A nie jest tak, że Porozumienie to jest partia dla tych, którzy właściwie są w PiS, ale udają, że nie są? Albo tak nie bardzo? Niekoniecznie. Proszę sobie zwrócić uwagę, że liczba członków naszej partii rośnie kilkukrotnie i to zazwyczaj są ludzie, którzy nie zapisaliby się do PiSu. Po prostu. Którzy nie znaleźli do siebie w miejsca w PiSie, a tak naprawdę Polska jest wielkim krajem, a PiS wcale nie jest też tak dużą partią. Więc nie, to nie jest tak, że jesteśmy po prostu przystawką. Porozumienie naprawdę rośnie i Porozumienie jest poważnym wsparciem Zjednoczonej Prawicy. Co robi dziś w Gliwicach Jarosław Gowin? Jarosław Gowin jest przede wszystkim wicepremierem, ministrem nauki i w ramach tego, że jest ministrem nauki, uczestniczy w konferencji o studentach zagranicznych w Polsce, organizowanego przez Politechnikę Śląską. Studenci zagraniczni w Polsce, to Polska jest dobrym miejscem do studiowania dla obcokrajowców? Polska jest najlepszym miejscem w Europie dla cudzoziemców. I nawet o innym kolorze skóry? Szczególnie o innym kolorze skóry. Jeżeli są wybitni, jeżeli chcą wspierać Polskę, jeżeli chcą tutaj mieszkać, jeżeli przyjechali być wartością dodaną, to Polska, i teraz nie żartuję, jest bardzo dobrym miejscem dla nich. Więc rozumiem, że przez rok przestał działać w Polsce przemysł pogardy wobec cudzoziemców, bo właśnie tymi słowami diagnozował pan sytuację w ubiegłym roku. Diagnozowałem jako cudzoziemiec, który od zawsze mieszkał w Polsce i nie widział takich rzeczy, które przy wyborach miały miejsce, czyli taka niechęć wobec cudzoziemców, ale popierana przez media, można powiedzieć też przez zamachy. I to był taki bardzo, bardzo trudny czas i wtedy reagowałem. Mówił pan, szambo w Polsce wybiło, to jest dopiero początek. Całą machinę propagandową PiS i innych partii prawicowych skierowano w stronę wytworzenia strachu przed obcymi w społeczeństwie. To po tych szokujących scenach w Ełku. Tak. Dokładnie rok temu. Pamiętamy wszyscy, co się działo, tak? Pamiętamy, że była taka sytuacja, że politycy pozwalali sobie na to, żeby wykorzystać niechęć wobec obcych do tego, żeby czasami zebrać punkty polityczne i takie rzeczy mamy już za sobą i mam nadzieję, mamy że... za sobą? Tak, myślę, że tak. Myślę, że dziś... w tej chwili... proszę sobie wyobrazić teraz premiera Morawieckiego, który by wykorzystywał w jakiś sposób niechęć albo strach przed cudzoziemcami. Mamy też za sobą parę innych rzeczy. Mamy za sobą koniec jakby takiego bardzo dużego napływu uchodźców, imigrantów. Mamy za sobą też jakby ten najgorszy okres wojny w Syrii. Mamy też najgorszy okres tych bardzo intensywnych zamachów. Pamięta pan, jak było jeszcze rok temu. Ale dziś zarzeka się pan, że problem rasizmu w Polsce nie istnieje i przez 22 lata mieszkania w naszym kraju się z nim nie zetknął. Jeszcze wcześniej możemy sobie przeczytać jakieś różne moje teksty w internecie, w którym jasno pokazuję, tutaj tak naprawdę
Polska jest absolutnie otwartym krajem dla osób, całe moje życie o tym świadczy. No, jakbym po prostu przyjechałem jako imigrant, jako dziecko imigrantów, skończyłem studia, prowadzę przedsiębiorstwo, jestem w polityce. No, jeżeli by Polska była nietolerancyjna i byłaby niewłaściwa dla cudzoziemców, zresztą prowadzę restaurację, jak pan redaktor wie. Za moment dokończymy. Petro Stowmasjan z partii Porozumienie jest naszym gościem. Żegnamy się ze słuchaczami. Za sekundę dogrywka w sieci. Do usłyszenia. Radio Piekary.